Miłość nie jedno ma imię. L'amour-pierre. Każdy z nas inaczej przeżywa miłość i inaczej może ją postrzegać. Dla jednych prawdziwa miłość to taka, która głęboko porusza partnerów lub przeszywa niczym strzała emore. Dla innych miłość, która trwała pół roku, była jedynie jej namiastką czy iluzją. Jeszcze inni uznają, że prawdziwa miłość trwa latami i skłania do porzucenia realizacji własnych, indywidualnych celów. Kryteriów orzekania o prawdziwości tego uczucia może być wiele. W dodatku kryteria te przynajmniej częściowo wzajemnie się wykluczają i spełnienie ich wszystkich w tym samym związku jest prawdopodobnie niemożliwe. Problem w rozumieniu miłości może stanowić przekonanie o niezmienności tego uczucia. Zmiana jest nieodłączną towarzyszką życia. Wszystko, co żyje, ulega zmianom. A co za tym idzie? Także związki miłosne ulegają w trakcie swego trwania daleko idącym przemianom. W przeciętnym związku satysfakcja obojga partnerów maleje w miarę trwania relacji, a możliwych tego przyczyn jest aż nazbyt wiele. Jakkolwiek wiele związków kończy się rozstaniem, wcale tak być nie musi. Partnerzy mogą wiele zrobić, by utrzymać satysfakcję w związku, głównie poprzez podtrzymywanie intymności i unikanie zagrażających jej pułapek. Działania pozwalające utrzymać miłość na dłużej wymagają nie tylko poświęcenia i wysiłku, ale przede wszystkim myślenia i mądrości obojga partnerów. Jaka jest Twoja miłość? Zapraszamy Was na weekendowe warsztaty terapeutyczne dla par, które już w grudniu odbędą się w Hamburgu. Dowiecie się na nich, jak skutecznie się komunikować, lepiej zrozumiecie siebie i partnera, partnerkę. Wzmocnicie mocne strony swojego związku i rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z kryzysem. Pogłębicie wzajemną więź i znajdziecie receptę na szczęśliwe życie we dwoje. Cena za dwudniowe warsztaty od 10 do 11 grudnia 2022 rok. Do 30 listopada 390 euro para. Od 1 grudnia 450 euro para. Zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail. Więcej na stronie, którą znajdziesz w opisie. Obserwuj stronę i subskrybując kanał, będziesz na bieżąco. Zapraszamy i pozdrawiamy. Z Bogiem. Pa!